Pani marszałkini, Wysoka Izbo, pani premier, bardzo wiele powtarzała pani w swoim exposé słowa to będzie w roku 2016, ale są sprawy, które można zrobić już teraz, w 2014 czy 2015. I tych słów, dwóch słów zabrakło w tym exposé. Związki partnerskie i in vitro. O in vitro przed chwileczką pani mówiła, wyjaśniła, rozumiem, że nic o in vitro nie trafiło do exposé tylko przypadkiem. Natomiast pytanie, czy również taką deklarację jest pani premier w stanie złożyć jako premier rządu, jednocześnie jako przewodnicząca Platformy Obywatelskiej, jeżeli chodzi o związki partnerskie. Deklarację doprowadzenia do uchwalenia albo tej ustawy, czy tych ustaw, które znajdują się w tej chwili w Sejmie, albo przygotowania przedłożenia rządowego. Do uchwalenia tych ustaw nie potrzeba żadnych budżetowych pieniędzy. Do uchwalenia tych ustaw nie potrzeba czasu. Do uchwalenia tych ustaw potrzeba tylko woli politycznej. Pytanie, czy ze strony tego rządu i ze strony Platformy Obywatelskiej pod kierownictwem pani Ewy Kopacz, pani przewodniczącej Ewy Kopacz, taka wola polityczna będzie. Dziękuję, panie pośle.